mówimy o eurowyborach, no to czas się przenieść do tego miejsca, które dla Europy jest miejscem ważnym, jeżeli nie najważniejszym, czyli Bruksela, a tam jest Anna Zalewska, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam z Brukseli. Pani minister miała być naszym gościem w mobilnym studiu, tak się umawialiśmy, no ale plany się zmieniły, bo dziś duży protest w Brukseli, protest rolników międzynarodowy, protest rolników, największe tego typu wydarzenie w Brukseli i dlatego też pani jest tam, żeby z innymi politykami PiS-u, między innymi, tam właśnie protestować. Pani poseł, jest pani ważną osobą w obozie Zjednoczonej Prawicy, no i pani na pewno to wie, dlatego mam nadzieję, że pani nam albo potwierdzi, albo pani zaprzeczy. Czy dziś w Brukseli będzie też Jarosław Kaczyński? Tak, Jarosław Kaczyński już jest. O 12 godzinie będzie na placu. Będzie rozmawiał z rolnikami, dlatego że po prostu od początku jesteśmy z nimi. Dyskutujemy nie tylko w kampanii wyborczej, choć teraz rzeczywiście intensywniej, bo protest nakłada się na kampanię wyborczą i stąd też pomysł tego międzynarodowego protestu, dlatego że rolnicy rozliczają eurodeputowanych z głosowań i żądają deklaracji, jak będą głosować w najbliższej przyszłości, jak będą stanowić o ich przyszłości. Tyle, że ta kwestia Zielonego Ładu, pani poseł, no jest dość kontrowersyjna, no bo wy teraz jednym głosem, jako Zjednoczona Prawica, mówicie, że to jest złe rozwiązanie dla polskich rolników, dla polskiego rolnictwa, no a tymczasem jeszcze jakiś czas temu, w tym między innymi prezes Jarosław Kaczyński, no chwaliliście ten Zielony Ład. Ja myślę, żebyśmy zobaczyli jeden cytat i tutaj, żeby nie było niedomówień, to jest portal Radia Maria, no, czyli bliskie wam też medium, no i tam widzimy słowa prezesa Kaczyńskiego, to jest 2021 rok i prezes Kaczyński mówi tak: odrzucenie Zielonego Ładu oznaczałoby ustawienie się na marginesie i innego rodzaju kłopoty. To jest cytat za Polskim Radiem, bo tam prezes Kaczyński te słowa powiedział, no ale skoro cytuję to Radio Maria, czyli pewnie tych słów nie przekręciło. No i dalej, na końcu tego artykułu widzimy drugi cytat z prezesa Kaczyńskiego, to plan, w którym warto uczestniczyć nawet za pewną cenę. Przekonywał, no, 3 lata temu prezes Kaczyński, czyli co się w tej materii, pani poseł, pani minister, jednak zmieniło? Wszystko się zmieniło, dlatego że Zielony Ład w swoim założeniu miał chronić środowisko, chronić człowieka, dbać o glebę, czyste powietrze i wodę. I każdy dokument, a to są słowa z czasu, kiedy odmieniany przez przypadki pakiet rozporządzeń i dyrektyw pod tytułem Fit for 55, czyli dostosować się do obniżenia emisji o 55%, był w trakcie całej procedury legislacyjnej. Ja w pełni odpowiedzialnie mogę tutaj się wypowiadać, ponieważ przy większości dokumentów po prostu pracowałam. I tak Zielony Ład stał się rozkładem, przestał mieć cokolwiek wspólnego z ochroną środowiska, a stał się nakazami, zakazami, ograniczeniami, nierealnymi ambicjami i celami, które liczyły różnego rodzaju algorytmy, podatkami, jak również ograniczeniem prywatności i własności. I mówię to w pełni odpowiedzialnie, bo te dokumenty takie się stawały, mimo że przecież założenia Zielonego Ładu powstały przed pandemią i przed wojną. Ja przypominam sobie, bo byłam jedną z 7, która pracowała przy prawie klimatycznym. Po rezolucji politycznej, która mówiła już o założeniach Zielonego Ładu, ja tam wtedy rekomendowałam głosowanie przeciwko. I pamiętam, że wtedy podnosiłam kwestię, że to, co zostało pomyślane przed pandemią, skoro nie wiemy, jak pandemia się skończy, ile będzie kosztować, ile padnie zakładów, co się stanie z ludźmi, że należy to zatrzymać, przerwać, policzyć od początku, choć i tak nie było policzone, co mówili prawnicy Parlamentu Europejskiego. Za każdym razem od Timmermansa, który jest twórcą Zielonego Ładu i zwiał z tego tonącego okrętu wiele miesięcy temu, słyszałam, że to pani dobrze. Pani poseł, sekundkę. Niech powstaje nowy. Pani poseł,
Pani poseł, na moment, przepraszam, że wejdę pani słowo, ale takie no są realia rozmowy na odległość. Pani mówi, że Timmermans był twórcą Zielonego Ładu. No to ja bym chciał, żebyśmy zobaczyli wpis na wtedy portalu Twitter, dziś portalu X, Janusz Wojciechowski. No kojarzy pani polityk PiSu, który w grudniu 2021 roku w swoim wpisie pisał tak. Zielona reforma wspólnej polityki rolnej powstała w Warszawie i nazywała się najpierw programem rolnym PiSu. No i później jeszcze oczywiście jest stały spot, Janusz Wojciechowski wychwala Zielony Ład. Już nie będziemy tego spotu państwu teraz pokazywać. Pewnie doskonale państwo ten spot pamiętacie, bo pojawiał się on ostatnio dość powszechnie w mediach. No to kto? To Timmermans czy Wojciechowski, który sam chwalił się tym, że ten plan no, powstał w Warszawie i był programem rolnym PiSu? No bo ja już trochę się w tym gubię. No to ja panu wytłumaczę, panie redaktorze. Pracowałam w Komisji Środowiska. To są założenia, które zostały zaproponowane przez przewodniczącą komisji, czyli panią von der Leyen, która wyznaczyła do tego celu właśnie komisarza Timmermansa. To miała być taka pociecha, bo to on miał być przecież przewodniczącym komisji. Chcę panu powiedzieć jako dowód, bo to rzeczywiście odbywało się poprzez głosowanie w Komisji Europejskiej, tak jak zresztą w Parlamencie Europejskim. Zachęcam do przypomnienia sobie, ja przypominam też podczas kampanii mojego wystąpienia z grudnia 2020 roku, kiedy widziałam już, co się dzieje w prawie klimatycznym, kiedy przestrzegałam przed tymi wydarzeniami, które w tej chwili, przed tymi, które już zaczęły być wstępnie zapisywane w dokumentach. I kiedy Frans Timmermans po właśnie prawie klimatycznym, po uchwaleniu prawa klimatycznego, prezentował też bardzo dumnie, rewolucyjnie, bo on generalnie myślał o rewolucji, pakiet Fit for 55. To odbywało się po bardzo ciężkim wieczorze w Komisji Europejskiej, gdzie 1/3 komisarzy absolutnie się z nim nie zgadzała. W ogóle nie chciała się podpisywać pod tymi dokumentami, bo znowu wrócę, to było po pandemii, prawnicy, ekonomiści mówili, że to jest kompletnie niepoliczone, że to nie powinno ujrzeć światła dziennego, że to nie powinno być zaprezentowane, ale jednak Frans Timmermans się na to zdecydował. Był tego orędownikiem, ale również emocjonalnym szantażystą i na komisjach, i w Komisji Europejskiej. Janusz Wojciechowski, z którym też wielokrotnie polemizowałam, bo te słowa dotyczyły między innymi małych gospodarstw w Polsce, pani, tych ekologicznych, bo proszę mi wierzyć, pani poseł, że polscy ja muszę rolnicy teraz dopytać, mają doświadczenie w takich gospodarstwach. Pani poseł, pani mówi, że Frans Timmermans zaszantażował Komisję Europejską. Czyli to, czy mam rozumieć, że komisarz Timmermans zaszantażował komisarza Wojciechowskiego, że ten później stał się twarzą tego Zielonego Ładu? Nie, pan redaktor opacznie zrozumiał moje słowa. Janusz Wojciechowski nigdy nie był twarzą Zielonego Ładu. Odpowiadał za pewien element, no, za wspólną, a spot, za gdzie wychwalał ten Zielony Ład, gdzie mówił o tym, że to Zielony Ład. Nie, panie redaktorze, proszę wybaczyć, muszę być tutaj próżna, ale zostałam określona jako jedna z 10 najbardziej wpływowych osób, która zajmuje się środowiskiem. Pracowałam nad większością dokumentów, to jest kilkadziesiąt dokumentów. Wspólna polityka jest rolna jest tego elementem, natomiast w większości dokumentów teoretycznie nie dotyczących rolnictwa, to rolnictwo było wkładane jako to, które jest przede wszystkim odpowiedzialne, cytat z raportów Agencji Europejskiej Agencji Środowiska, za ocieplenie klimatyczne, bo tam też jest zapisane i stąd między innymi protest rolników o głębokim opodatkowaniu rolnictwa. Jakie dokumenty? Podam przykłady. Na przykład poseł, o emisjach przemysłowych, czyli ja bym chciał, o czystym pani poseł, powietrzu. Sekundę. Ja wiem, że pani na ten temat może dużo mówić, pracowała pani nad tym i chwała pani za to, że wykonywała pani dobrze swoją pracę w Brukseli pod tym kątem, pochylając się nad tymi tematami, ale nie wszyscy nasi widzowie mogą ten spot pamiętać a propos Janusza Wojciechowskiego, skoro tyle o nim mówimy, skoro mówimy o tym, czy chwalił się tym Zielonym Ładem, czy nie, to zobaczmy. To jest kilkanaście sekund spot polskiego komisarza z PiSu, komisarza do spraw rolnictwa Unii Europejskiej, Janusza Wojciechowskiego. Przyszłość rolnictwa to nasza wspólna przyszłość i musimy o nią dbać.
Europejska Wspólna Polityka Rolna i Zielony Ład to wielka szansa dla rolnictwa w Polsce. No, czyli to wielka szansa dla rolnictwa w Polsce, czyli chwalił się tym Zielonym Ładem pan komisarz Wojciechowski. No tutaj chyba tego ani ja, ani nasi widzowie źle nie zrozumieliśmy. Takie były założenia, o czym mówiłam panu redaktorowi. Ja wiem, że wygodniej jest krążyć wokół jednego spotu, jednego tweeta, za który Zjednoczona Prawica absolutnie nie odpowiada, i chcę pana uspokoić i państwa, że też dzięki moim rekomendacjom, za większością, jeśli nie wszystkimi dokumentami, które były z tego zielonego rozkładu, jeszcze raz powtarzam, założenia były oczywiste, dobre, akceptowalne, nawet entuzjastycznie przyjmowane przez nie tylko Polaków, ale Europejczyków. Natomiast każdy dokument zamieniał się w system, zresztą bardzo skomplikowany, finansowy, który to system był, czy jest, na wzór różnych baniek finansowych, czy też piramid finansowych, które te założenia, o których przecież rozmawialiśmy na początku kadencji, absolutnie zdyskwalifikował. Gdyby tak nie było, nie byłoby dzisiaj protestu rolników, nie byłoby dyskusji wcześniejszej, chcę panu redaktorowi powiedzieć, że ja na przykład na Dolnym Śląsku Opolszczyźnie od kilku lat o tym mówię. I zobaczymy, co ten proces rolników dziś pokaże, jak zdradziła w Onet Rano pani minister, pani poseł. Jarosław Kaczyński na tym proteście się pojawi o godzinie 12, spotka się z rolnikami w Brukseli. Chciałbym jeszcze zapytać pani poseł o to, czy jest pani zaskoczona tym, co działo się z Funduszem Sprawiedliwości, co z tym funduszem robili politycy suwerennej Polski. Jak pan się orientuje, jestem zaangażowana przede wszystkim w kampanię wyborczą. Trochę ubolewam, że za dużo dyskutuje się o nieudowodnionych wydarzeniach, za moment do tego wrócę, a nie o tym, co najważniejsze w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a właściwie nie najważniejsze po 9 czerwca. To też zresztą te emocje wywołane specjalnie przez koalicję 13 grudnia mają odciągnąć uwagę od złych dokumentów, które przed Unią Europejską, przed którymi przestrzegamy, czy to pani centralizacji, ja rozumiem, Unii Europejskiej. Ja rozumiem, że czy nie chce pani na to pytanie wprost odpowiedzieć, ale nie powiem Zielonego Ładu. Ale nie powie mi pani poseł, że no to są jakieś wymyślone kwestie, no bo są nagrania, zajmuje się tym prokuratura. Są też raporty przygotowywane na zlecenie polityków suwerennej Polski, gdzie są wyliczenia, ile, jaka kwota z tego Funduszu Sprawiedliwości wspierała konkretne gminy i jak to się na głosy przekładało. No nie bulwersuje to wszystko pani, no przecież to jest Prawo i Sprawiedliwość, to macie w nazwie. A takie działania, które opisują media, którymi zajmuje się prokuratura, jeszcze raz to podkreślę, no to ma mało wspólnego i z prawem, i ze sprawiedliwością. I z prokuratury wyciekają różne taśmy. Podejrzany, który ma prawo mówić wszystko, żeby chronić siebie samego, na kilka miesięcy przed upublicznieniem i zainteresowaniem mediami tym, co niby nagrywał, nie wiadomo dlaczego i z czyjego polecenia, na ile wiarygodne są te taśmy, nagrywa się w kancelarii posła Giertycha. Rozumiem, że u posła Giertycha takie zwyczaje, że każdy, którego chroni, broni, wcześniej nagrywa się na różnego rodzaju dokumentach. W związku z tym, panie redaktorze, żeby to nagranie było, gdyby panu Tomaszowi Mrazowi coś się stało, to miało być po to to nagranie, a poza tym no to są przecież nagrania, blisko 50 godzin podobno, które były te nagrania sporządzane przez no, długi okres jeszcze za czasów waszych, za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. I ja zapytam krótko i wprost, bo wiem, że pani mogłaby tak naokoło dość długo o tym opowiadać. Czy pani zdaniem to, co wiemy dzisiaj o Funduszu Sprawiedliwości, to co wyprawiała z tym funduszem Suwerenna Polska, to jest afera, czy to nie jest afera? Ja chciałabym przede wszystkim opinii, a właściwie decyzji prokuratury. To znaczy, jeżeli zweryfikuje
to, co było na taśmach, uzna, że one są wiarygodne, bo w dzisiejszych czasach sztucznej inteligencji, absolutnej ingerencji w różnego rodzaju nośniki widzimy, co się stało chociażby z Polską Agencją Prasową, kiedy mieliśmy głębokiego fake newsa i ingerencję mówiącą o tym, że w Polsce będzie mobilizacja i że polscy żołnierze pojadą na Ukrainę. Więc po pierwsze chciałabym zobaczyć akty oskarżenia, po drugie wyrok sądu i wtedy najłatwiej i najbezpieczniej będzie się do tego nam odnosić, bo chcę państwu powiedzieć, że Fundusz Sprawiedliwości powstał na mocy uchwały z 2017 roku. Nie powstał. Jego zakres został rozszerzony. To był 2017 rok, kiedy ja jeszcze byłam w polskim Sejmie. Tylko trzech posłów było przeciwko. Później powstała ustawa, rozporządzenie i regulamin. I chcę przypomnieć, że prawie 500... Pani poseł, ja tylko dodam, że tutaj nikt nie mówi o tym, że ten fundusz był to złe, że on powstał, bo to dobrze, że on powstał, tylko pytanie, na co te pieniądze były przeznaczane, bo raczej z tego, co wiemy z doniesień medialnych, no nie były one przeznaczane na te cele, które miały być, czyli pomoc ofiarom przestępstw, czyli jakieś działalności edukacyjne, żeby się przed tymi przestępstwami uchronić, ale po prostu były to działania, które miały w danych okręgach wyborczych, przypadek, nie przypadek, akurat tam, gdzie kandydowali politycy Solidarnej, dziś suwerennej Polski, tam miały one być przekazywane, no, po to, żeby wspomóc po prostu to wszystko, co działo się w czasie kampanii wyborczej. I jeszcze jedna kwestia. Pani wspomniała o tym, o sztucznej inteligencji, mówiąc o tym, co działo się przy okazji depeszy Polskiej Agencji Prasowej. To wszyscy już wiemy, to nie była sztuczna inteligencja. To akurat był atak hakerów, o czym tutaj z wicepremierem Gawkowskim już rozmawialiśmy, co było wyjaśniane. Hakerów, którzy prawdopodobnie mieli bardzo duże związki z Moskwą i z Kremlem. Czy pani poseł jeszcze nas słyszy? Czy mamy połączenie, czy połączenie straciliśmy w tym momencie? Mamy połączenie. Pani poseł, to ja jeszcze dopytam na sam koniec, bo też dużo się ostatnio mówi o różnych rzeczach, które pojawiają się w tej przestrzeni medialnej a propos pieniędzy, które wypływały z budżetu państwa w dziwnych różnych kierunkach. Ja wiem, że pani powie, że kampanie, że pani jest w Brukseli, ale nie wierzę w to, że pani nie słyszała o artykule, który wczoraj pojawił się w Onecie, Red is Bad, odzież patriotyczna i ogromne pieniądze, 500 000 000 złotych, które płynęło właśnie do właściciela tejże firmy. Między innymi miał on kupić agregaty prądotwórcze dla Ukrainy, sprowadzał je z Chin, nie ma w tym nic złego, ale na tym procederze z budżetu państwa zarobił około 280 milionów złotych. Czy pani zdaniem to są działania dobre i etyczne? Czy to były dobrze wydane pieniądze przez budżet państwa? Ja rzeczywiście słyszałam już komentarze, ale nie znam sprawy. W związku z tym uznaję zawsze, że wszystko musi być wyjaśnione absolutnie od początku do końca. Na podstawie tylko doniesień medialnych bardzo trudno jest cokolwiek komentować. Oczywiście, chociaż nie wierzę w to, że pani tego tekstu nie czytała, bo tekst był rzeczywiście wczoraj omawiany wszędzie i dość szeroko. Ale zostawmy to, tylko naszym widzom wyjaśnię. Nie widać pani poseł, mamy połączenie, słychać panią poseł nie widać. No takie minusy połączeń zdalnych. Jeszcze na sam koniec dopytam pani poseł, czy nie jest pani tak po ludzku przykro, że pani do niedawna szef, czyli premier Mateusz Morawiecki, no pojawia się w pani okręgu wyborczym, ale jakoś tak no, nie obok pani, nie wspiera pani, tylko z Michałem Dworczykiem przemierza różne miejsca w okręgu wyborczym i daje mu takie mocne wsparcie. Panią oczywiście wspierają, o czym pani za moment pewnie powie, Elżbieta Witek, Mariusz Błaszczak, Antoni Macierewicz, oni wszyscy byli w pani okręgu wyborczym, o czym pani też informowała na swoich mediach społecznościowych, no ale premier Mateusz Morawiecki, no ważna postać, no jakoś tak pani nie wspiera, nie jest pani przykro? I Jarosław Kaczyński, co jest najważniejsze, i to on zdecydował, że jestem numerem jeden na liście, ależ absolutnie nie. Przecież wszyscy wiemy, że Mateusz Morawiecki i Michał Dworczyk to jedność, współpracowali ze sobą bardzo długo. Bardzo się cieszę, że na Dolny Śląsk i Opolszczyznę przyjeżdża, każdy wspiera kolejnych kandydatów, dlatego że mamy możliwość docierać do bardzo różnorodnych
żadnych wyborców. W związku z tym absolutnie jestem mu wdzięczna, że jest na Dolnym Śląsku, że jest na Opolszczyźnie, że razem z nami prowadzi kampanię, bo przecież Michał Dworczyk jest na liście. I pani bardzo mocno trzyma kciuki, pewnie, żeby Michał Dworczyk obok pani się do Europarlamentu dostał. Pani poseł, już zupełnie na koniec, 4 dzień czerwca to bardzo ważna data w historii Polski, 35 lat temu, częściowo wolne wybory. Jakby tak pani miała wymienić kilka osób, którym zawdzięczamy to, że te 35 lat temu te częściowo wolne wybory się odbyły, to kogo by pani wymieniła? Przede wszystkim Solidarność jako organizację, bo to ona zawiodła nas do tych częściowo wolnych wyborów. I myślę, że nie chce pani tego nazwiska wymienić. Dlaczego nie? Najbliżsi mojemu sercu są oczywiście świętej pamięci Lech i Jarosław Kaczyński, ale oczywiście tutaj swoją rolę, ważną rolę miał Lech Wałęsa. Przecież o tym mówi historia. Szkoda tylko, że teraz i po zakończonej swojej prezydenturze rozmieniał i rozmienia na drobne swój autorytet. Ale jestem wdzięczna Solidarności, jestem wdzięczna Polakom, że wtedy rzeczywiście rozpoczęli taki proces ku wolności i niepodległości. No chociaż trochę mnie pani zaskoczyło, że też nie wymieniła pani w tym gronie Tadeusza Mazowieckiego, Bronisława Geremka, czyli ważnych polityków Unii Wolności, do dlatego której przecież mówiłam, też pani należała. O po prostu Solidarności, o po prostu ogromie ludzi, bez których nie byłoby tych częściowo wolnych wyborów. I dziękujemy im wszystkim za to, że do tych wyborów możemy pójść. Oczywiście zachęcamy, żeby w najbliższą niedzielę z tego przywileju, nie obowiązku, ale prawa naszego jako wyborców obywateli skorzystać. Prosto z Brukseli, Anna Zalewska, pani poseł, bardzo dziękuję, że była dziś pani z nami w tych niełatwych warunkach. Było panią widać, później było panią słychać, ale bardzo dziękuję za wszystkie komentarze. Dziękuję. Przypomnę, bardzo miłego że o godzinie dnia. 12 prezes Jarosław Kaczyński. Miłego dnia. Dziękuję. Prezes Kaczyński spotka się w Brukseli z rolnikami. Tam największy protest rolników w Unii Europejskiej. A to na antenie Onet Rano zdradziła pani europosłanka Anna Zalewska.